Andrzej Wróblewski. Rozstrzelanie. Obraz namalowany w 1948 roku farbami olejnymi na płótnie. Ma 127 cm wysokości i 198 cm szerokości. Obraz przedstawia 8 postaci męskich znajdujących się w dwóch strefach różniących się między sobą kolorystyką oraz źródłem światła. Pierwsza strefa zajmuje około 3/4 płótna. Umieszczono w niej 4 postacie na tle beżowej odznaczającej się wyraźnymi śladami duktu pędzla ściany, stojące na ciemnozielonym podłożu i ustawione jedna obok drugiej. Od strony lewej, około 30 cm od krawędzi obrazu, stoi rudowłosy chłopiec ubrany w czerwone, krótkie spodenki i szare buty. Nie widzimy jego rąk, gdyż trzyma je za plecami. Jego twarz zwrócona jest w kierunku stojącego tuż obok postawnego, dorosłego mężczyzny. Mężczyzna stoi wyprostowany. Prawą rękę trzyma na ramieniu chłopca. Lewa zwieszona jest wzdłuż ciała z mocno zaciśniętą pięścią. Postać zajmuje niemal całą wysokość płótna, nieznacznie wystając poza jego ramę. Mężczyzna ubrany jest w zapiętą, brązową, jednorzędową marynarkę, białą koszulę, czerwony krawat, zielone spodnie oraz czarne buty. Jego twarz jest owalna, a szeroko rozstawione i schematycznie opracowane oczy zwracają się w kierunku widza poza obszar dziejącej się wokół niego sceny. Zarówno chłopiec, jak i obejmujący go mężczyzna rzucają nienaturalny cień obejmujący ich nogi, który swoim kształtem sugeruje cień torsu dorosłego człowieka. Trzecią postacią w tej grupie jest wysunięty nieznacznie do przodu mężczyzna o smukłej i wyprostowanej sylwetce. Jego ręce znajdują się za plecami, sugerując, że jest on skuty lub związany. Mężczyzna ubrany jest w ciemnogranatowy, jednorzędowy garnitur, ciemny krawat i granatowe buty. Jego głowa oraz ramiona okryte są cieniem, utrudniającym dostrzeżenie rysów twarzy oraz oczu. Postać ma owalną twarz, wydaje się nieco opuchnięta i zsiniała. Wzrokiem mężczyzna wybiega poza pole obrazowe. Ostatni, znajdujący się w pierwszej strefie mężczyzna, jest najbardziej surrealistyczny i stanowi łącznik z odrębną pod względem głębi i koloru przestrzenią drugiej strefy. Postać skierowana jest do nas w taki sposób, że widzimy jej tył oraz lewy bok. Ciało mężczyzny jest przechylone pod kątem 80 stopni, co sprawia wrażenie, jakby miało upaść. Wrażenie to potęgują nieco bezwładne, uniesione w górę ręce, które na wysokości przedramion ucinają się, wychodząc poza górną krawędź obrazu. Mężczyzna ubrany jest w błękitną koszulę z długim rękawem, spodnie i buty. Plecy oraz tył głowy mężczyzny są rozświetlone dobiegającym spoza obrazu światłem. Mężczyzna rzuca cień na głowę znajdującej się po prawej stronie postaci. Głęboka, wypełniona błękitem przestrzeń drugiej strefy wydaje się całkowicie odrealniona. W zajmującej 1/4 szerokości obrazu strefie znajduje się 5 ustawionych w rzędzie postaci. Najbliżej odbiorcy, na bliskim planie, widnieje pochylona postać męska wychodząca poza krawędź obrazu na tyle, że dostrzegalny jest tylko fragment jej twarzy, lewego ramienia oraz barku okrytego błękitną koszulą. Mężczyzna wydaje się mieć zamknięte oczy. Tuż za nim znajduje się chłopiec ubrany tylko w białą bieliznę ze znajomo skrępowanymi z tyłu rękami. Chłopiec ma schematycznie opracowaną, smutną twarz. Jego oczy wpatrzone są w ziemię. Za nim znajduje się dwóch mężczyzn o skrępowanych z tyłu dłoniach i wzroku skierowanym w stronę widza.
Ich ubrania są ujednolicone. Mają na sobie jednorzędowe garnitury nawiązujące kolorystyką do postaci z pierwszej strefy. Na samym końcu głębokiej przestrzeni znajduje się leżące na ziemi ciało mężczyzny ubranego w błękitny garnitur, anonimowego o nieokreślonym wyrazie twarzy. Przedstawiona przez Wróblewskiego scena nawiązuje do propagandowych fotografii rozstrzelania ludności cywilnej w 1939 roku na terenie okupowanej Bydgoszczy. Czytała Martyna Kowalska. Projekt sfinansowany ze środków miasta Torunia.